Witamy w Pinga Oculto, sklepie z produktami szpiegowskimi, specjalizującym się w słuchawki i kamery szpiegowskie. Zanim zaczniemy recenzję produktu, pamiętaj, że w opisie można zobaczyć wideo w innych językach, a także kanały oficjalne, punkty sprzedaży z dostawą na cały świat, kontakt media i sieci społecznościowe. Słuchawka douszna Nano jest najmniejszym modelem ukrytej słuchawki dousznej na rynku o rozmiarze tylko 3 mm i działający w technologii indukcji elektromagnetycznej. Kołnierz lub element indukcyjny transmituje falę indukcyjną, która powoduje wibracje elementu indukcyjnego. Generując po włożeniu do ucha dźwięk jest całkowicie ukryty i nie jest widoczny dla innych osób. Co więcej, bezpieczeństwo jego stosowania jest gwarantowane, ponieważ nie zawiera żadnych substancji chemicznych. Obwód elektryczny wewnątrz i zawiera pręt wyciągowy i magnez wyciągowy do ekstrakcji. W środowisku wolnym od hałasu tylko ty będziesz w stanie usłyszeć rozmowę telefoniczną lub odtwarzane dźwięki. Nie jest konieczne ładowanie słuchawki. Wiemy, że ta technologia wydaje się pochodzić z innej planety. W hałaśliwym otoczeniu, w którym głośność słuchawki Nano nie jest wystarczająca. Można go również używać ze słuchawkami typu VIP Pro. Bateria wzmacniająca falę kołnierza indukcyjnego i mająca bardzo mały rozmiar. Aby ukryć je w uchu, słuchawka VIP Pro Super Mini o rozmiarze 1,10 cm długość na 0,64 cm szerokości zawiera przeźroczystą nić do usunięcia palcem lub z zaciskiem do obsługi wykorzystuje baterię typu 337, która zapewnia do 4 godzin autonomii. W zależności od objętości, VIP Pro Ultra Mini ma podobne wymiary 1,08 cm długości i 0,68 cm szerokości. Jego ekstrakcja odbywa się za pomocą pręta ekstrakcyjnego, który jest bateria jest namagnesowana. Dlatego przed włożeniem jej do słuchawki należy ją zawsze włożyć. W uchu jest zasilany baterią typu 379 o żywotności do 4 godzin w zależności od typu baterii. Objętość słuchawek Nano V7 obejmuje cewkę indukcyjną GSM do połączeń telefonicznych. Działanie przypomina telefon komórkowy z automatycznym odbieraniem połączeń poprzez nasłuchiwanie za pośrednictwem. Słuchawkę i komunikując się za pomocą wbudowanego mikrofonu, można odbierać połączenia telefoniczne. Nieograniczona odległość przy użyciu karty SIM do jego działania. Należy pamiętać, że obroża może być używana do. Cewka indukcyjna powinna zawsze znajdować się w kołnierzu, ukryta pod ubraniem. 4 godziny w zależności od użytkowania i zawiera kabel USB do ładowania. Czas ładowania wynosi OK. Jednogodzinny zestaw słuchawek Nano V7 zawiera magnes ściągający, pręt ściągający i dwie słuchawki. Nanomagnesy w plastikowej torbie są bardzo ważne, aby odróżnić magnes wyciągający od magnesu w plastikowej torbie. Kołnierz indukcyjny jest również dołączony do etui i można go odpiąć paznokciem. GSM. Adaptery do kart Nano SIM lub Micro SIM. Kabel USB do ładowania i jeśli posiadasz. Zestaw ze słuchawką VIP Pro Super Mini zostanie dołączony wraz z dwiema bateriami. Jeśli wybrano opcję wkładka douszna VIP Pro Ultra Mini jest wyposażona w pręt do wyjmowania wkładki dousznej. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zalecamy sprawdzenie, czy używany jest oryginalny produkt pochodzący od Pinga Oculto. Sprawdzając, czy logo jest takie samo, jak na produktach i kupując od w razie jakichkolwiek wątpliwości możesz skonsultować się z nami i nie zapomnij zapoznać się z instrukcjami online, aby uzyskać więcej informacji. Najpierw usuń kod PIN karty SIM w telefonie komórkowym. Możesz znaleźć ustawienie w telefonie w ustawieniach zabezpieczeń, prywatności lub podobnych, ale także możesz wyszukać w internecie, jak usunąć kod PIN karty SIM i model telefonu komórkowego. Gdy już to zrobisz, usunąć PIN z karty SIM, włożyć kartę SIM w prawidłowej orientacji, aby go włączyć. Naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF, aż pojawi się czerwona lampka. Jeśli się nie pojawi, naładować pętlę na szyję za pomocą ładowarki o napięciu do 5 V i natężeniu do 1 A lub podłączyć ją do portu USB urządzenia komputera po kilku minutach. Pojawi się niebieskie światło ładowania i pozostanie stałe. Gdy jest w pełni naładowany, teraz dzwoni na numer karty SIM włożonej do obroży, a po dwóch dzwonkach połączenie zostanie automatycznie odebrane. Jeśli nie uda się nawiązać połączenia, sprawdź, czy usunąłeś pineskę z karty SIM, czy jest zasięg GSM i przetestuj z innym operatorem, aby upewnić się, że działa, umieszczając na nim kołnierz indukcyjny. Na stole i umieść magnes ekstraktora wraz z dwiema słuchawkami Nano w pozycji poziomej i podłączony do zwiniętego kołnierza cewki indukcyjnej mów do telefonu komórkowego, z którego wykonujesz połączenie. Zauważysz, jak wibrują lub brzmią przy niskiej głośności, gdy są przyklejone do elementu indukcyjnego i to wskazuje, że działa prawidłowo. Jeśli nie występują wibracje, należy sprawdzić ładowanie kołnierza. Induktor. Zwiększ głośność za pomocą przycisku plus z boku i spróbuj zadzwonić z innego telefonu komórkowego. Sprawdzić w tym samym teście, czy problem dotyczy telefonu komórkowego, naciskając i przytrzymując przycisk ON/OFF, aby usłyszeć melodię włączania-wyłączania. Jeśli zestaw został zakupiony ze słuchawką VIP Pro, Super Mini lub Ultra Mini, można odkręcić pokrywę, włożyć baterię stroną dodatnią, w kierunku do góry, w górę,
Przykręć pokrywę i zbliż ją do kołnierza indukcyjnego. Aby sprawdzić, czy działa, zawsze wkładaj baterię do słuchawki VIP Pro Ultra Mini przed włożeniem jej do ucha, aby można wyjąć, jeśli słuchawka douszna VIP Pro z baterią zostanie zbliżona do ucha. Słyszymy hałas podobny do niestrojonego radia, które jest włączone i działa. Jeśli dźwięk jest bardzo głośny i podobny do trzepotania pszczoły, powinniśmy nieco rozszerzyć. Akumulator jest gotowy. Gdy włożona jest sprężyna wewnątrz akumulatora i akumulator jest wkręcony z powrotem poprzez prawidłowe przykręcenie pokrywy. Wszystkie przygotowane do włożenia wkładki douszne Nano. Zaleca się oczyszczenie ucha przed włożeniem wkładki douszne. Aby włożyć końcówki douszne z wacikami lub sprayem do czyszczenia uszu, najpierw oddziela końcówki douszne od sprayu do czyszczenia uszu. Słuchawkę paznokciem i obrócić głowę o 90 stopni, tak aby lewe ucho, do którego idziemy, znajdowało się po lewej stronie. Wlot słuchawki jest skierowany do góry, a następnie wrzuć słuchawkę do otworu wlotowego. Wewnątrz ucha i utrzymując tę pozycję, potrząśnij głową, wykonując okrężne ruchy. Dopóki nie poczujesz wrażenia kropli wody wpadającej do ucha, a ucho zatkane może być, konieczne jest powtórzenie go kilka razy, aż do uzyskania prawidłowego wprowadzenia. Jeśli odwrócimy głowę po przeciwnej stronie, kładąc rękę, a słuchawka wyjdzie łatwo, nie będzie. Prawidłowe umieszczenie słuchawki w lewym uchu jest zwykle wystarczające, a umieszczenie słuchawki w prawym uchu jest zwykle wystarczające, a umieszczenie słuchawki w lewym uchu jest zwykle wystarczające. Może spowodować wysunięcie się słuchawki, chociaż zaleca się używanie jej w prawym uchu. Lewe ucho. Ponieważ zwykle słyszymy lepiej w lewym uchu niż w prawym, możemy spróbować, nie należy próbować naciskać na słuchawkę za pomocą wacika lub podobnego narzędzia, ponieważ spowoduje to, prawidłowe włożenie nie zostanie osiągnięte. Gdy słuchawka jest prawidłowo włożona do ucha, możemy umieścić zestaw na ciele, pamiętając, że kołnierz cewki indukcyjnej musi zawsze znajdować się na ciele. Pałąk na szyję do przesyłania dźwięku do słuchawki. Głośność można regulować za pomocą przycisków. Kołnierza indukcyjnego możemy użyć taśmy lub taśmy, aby dopasować go do kształtu naszego, aby wyjąć słuchawkę Nano. Umieść magnes w uchu i upewnij się, że nie porusza się podczas użytkowania. Obrócić głowicę o 90 stopni i włożyć pręt do drugiego ucha. Bardzo skuteczną metodą ekstrakcji jest umieszczenie magnesu ekstraktora na początku kanału słuchowego i poprzez potrząśnięcie głową w tej pozycji można wyjąć słuchawkę VIP Super Mini, pociągając za przezroczystą nić palcem lub pensetą, a VIP Pro Ultra Mini za pomocą paska. Wyciągacz przymocowany do baterii wewnątrz słuchawki przypomina o konieczności wyczyszczenia słuchawki za pomocą wody lub alkoholu izopropylowego po użyciu. Wyłączyć kołnierz induktora, naciskając i przytrzymując przycisk. Przycisk on-off lub naciskając przycisk SOS, resetuj i wyjmij baterię ze słuchawki VIP Pro, aby ją wyłączyć. Aby zapobiec zatkaniu i obniżeniu poziomu dźwięku, należy dokładnie wyczyścić otwory słuchawek VIP Pro za pomocą igły lub szpilki. Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub potrzebujesz pomocy, możesz napisać do nas za pomocą dowolnego ze sposobów kontaktu widocznych w opisie lub na naszej stronie do czasu, aż kolejni szpiedzy będą pamiętać, by korzystać z nich etycznie i zgodnie z obowiązującymi przepisami.